Dziś te tragiczne wydarzenia wracają w naszej pamięci. Przeżywamy je po raz wtóry i łączymy się w serdecznym żalu ze wszystkimi, którzy stracili swoich bliskich. Wyrażamy nadzieję, że kolejne rocznice przyczynią się do utrwalania wartości pokoju i jedności. Hołd, jaki oddajemy w tym miejscu, corocznie spotykając się na uroczystościach kwietniowych i październikowych, kształtując patriotyczne postawy, pragnę serdecznie podziękować instytucjom, organizacjom, szkołom, które od lat sprawują pieczę nad Piaśnickim Sanktuarium i poszczególnymi mogiłami. Jestem przekonany, że Piaśnicka Nekropolia jest i będzie źródłem zadumy i refleksji nad ludzkim losem. Zabierze kapelan garnizonu Wejherowo, ksiądz komandor podporucznik Adam Rogacki. Boże Wszechmogący, polecam miłosierdziu Twojemu dusze zmarłych, którzy oddali swe życie za sprawę naszej drogiej ojczyzny. O Boże, niech ich męczeństwo uwolni ich duszę od bąk czyśćcowych i wyjedna im wieczną nagrodę w niebie. Błagamy Cię o to przez mękę i śmierć Zbawiciela naszego, przez Jego serce najświętsze, przez zasługi i przyczynę Jego niepokalanej Matki oraz świętych patronów i patronów i patronek narodu polskiego. Amen. Uczniowie Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Olszewie przedstawią program artystyczny. Policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy
Miałam kiedyś sen. Zdawało mi się, że widzę korony drzew potrząsane wiatrem i człowieka z kamieniem w ręku. Był też drugi. Trzymał, nie pamiętam. Zdawało mi się, że słyszę strzał. Kolejny strzał. Kolejny dzwon bijący za każde zatrzymane serce. Bił coraz głośniej, coraz częściej, jakby chciał wszystkim pokazać swą moc, swą potęgę. Zdawało mi się, że czuję dłoń dziecka, splecioną z moją dłonią. Dłoń otartą od łez, drżącą, przerażoną. Między palcami naszymi paciorki różańca, niby iskry nadziei. Na lepsze jutro, na wolność, na życie. Znów przejrzała. Staliśmy na ziemi. Drżała razem z nami. Obok, obejmując drzewo, klęczał człowiek. Modlił się. Patrząc w niebo, błagał. O miłosierdzie, o litość, o zbawienie. Rozległ się huk. Przeraźliwy, bolesny huk, trzask łamanych gałęzi. Człowiek już nie klęczy. Zdawało mi się, że płacze. A dziecko, ono już nie trzymało mojej ręki. Oddalało się w stronę drzewa. Miejsca męki, bólu, zbrodni. Szepnęło tylko: odejdź w pokoju. Las nocą rośnie, jak jezior poszło. Droga kołysze we mchu. Otchła, otwiera usta ogromne. Ich nie ostudzi. Tych miłości.
nie wydepczą nienawiści, tych miłości o za wiele. Bo cóż ziemskość, śmiech, pogarda, bo cóż zbrodnia, tylko mocniej kochać każe. Przez te czasy, nad te czasy, ponad nami, czas miłości. Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam, kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas na skrzydłach jak ptak, będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam, kolorowe sny. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy ziemi kaszubsko-pomorskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy do apelu pamięci w Lesie Piaśnickim, aby uczcić pamięć ofiar spoczywających w Lesie Piaśnickim. Przywołujemy również rodaków zamordowanych przez hitlerowskich oprawców oraz poległych żołnierzy na ziemi pomorskiej podczas II wojny światowej. Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie, przywołując pamięć wszystkich, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła, dla których ojczyzna pozostała do ostatniej chwili życia dobrem najwyższym. Wołam do nas, synów i córki narodu polskiego, którzy w czasie okrutnej próby nie zawiedli i pokazali światu, że Polski byli warci. Przywołuję obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Westerplatte, Helu i Kępy Oksywskiej, którzy polegli w 1939 roku. Paduj! Salwą! Pal! Osób represjonowanych, prezydencie Jacek Zaleba, przewodniczący panu Stanisławem Harasiu.
panią Małgorzatą Śliwicką i kapelanem księdza prałatem Danielem Nowakiem. Pana Bogdana Borusewicza. Herowskiej pan Jerzy Budnik. Delegacja Urzędu Miejskiego w Wejherowie, wiceprezydentem panem Piotrem Bażyńskim i przewodniczącym Rady Miasta panem Bogdanem Tokowiczem. Kwiaty składa przedstawiciel posła na Sejm, pani Krystyny Kłosiny. Kwiaty składa przedstawiciel wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, pana Kazimierza Blaszka. Kwiaty składa przedstawiciel Województwa Pomorskiego, pan Bernard Matera. Kwiaty zastępca dowódcy garnizonu Wejherowo, komandorem porucznik Sławomir Podolski, dowódcą batalionu dowodzenia marynarki wojennej, komandorem porucznikiem Arturem Najdzieńskim. Starostwa Powiatu Wejherskiego, rządu panem Jackiem Tilą oraz Wojciechem Rybakowskim. Kwiaty składa prezes Miejskiego Zarządu Komunikacji w Wejherowie, pan Czesław Kondor. Składa delegacja gminy Krokowa. Przewodniczący Rady Gminy oraz sekretarz. Kwiaty składa delegacja powiatu polskiego, pan Mirosław Czarnak i pan Michał Kowalski. Kwiaty składa Związek Harcerstwa Polskiego, Kupiec Wejherowo. Kwiaty składa delegacja dyrektorów szkół gminy Wejherowo.
oświaty, która powiatowi że niosł małych i średnich przedsiębiorstw na czele z wystarczym z panem Brunonem Gajewskim.